Rozmawiamy dzisiaj z panią Marią i z panem Eugeniuszem Prokop. Państwo mieszkają w tej chwili gdzie? W Rychnowie. Gdzie jesteśmy? W Rychnowie. W Rychnowie. I to jest państwa gospodarstwo. Tak. Byliśmy na stacji kolejowej, towarowej w Ostródzie i to się zaczęło ten cały ten. Tu się zaczyna ta historia. Tak, no i tam dyspozycję miał ten pan, który przyjechał powozem po nas. I on wiedział po nazwisku, on wiedział, po kogo przyjeżdża. Ma zawieść, tak. Tam było zabezpieczone, także nikt na noc nie został, ale nas na przykład między tym Pieczwałdem a Rygunowy Las i wyjechaliśmy z tego lasu, tam był ten park taki bukowy, ogromny lat, że te. No i trochę jeszcze ten, może 100 metrów dalej pokazały się budynki, że ktoś tam tu jest. Ale wyjechaliśmy kawałek, szosa była, ta szutrowa, jak to się mówi. I podjechaliśmy jeszcze jeden dzień pod szczyt i facet, który nas mówi, że on nas to rozładowuje tutaj. Czyli nie było, że przydzielone mieliście jakieś nie. miejsce do mieszkania, tylko nie. jest wieś tutaj i proszę sobie wieś jest znaleźć malutynka miejsce. I trzeba, wskazał nam, gdzie jakieś do zagospodarowania. Ziemia nie było jeszcze przyznaczona, jeszcze nie tego. Ale ten pan, który nas przywiózł tym koniem, rozładował nas w jednym z budynków, w którym tam gromada tego naszego bagażu, bo gdzieś w jednym, nie było cztery kąty, ale we dwa chyba, bo dwie rodziny się znalazło, tak mi się to wydaje. I tu was zostawiamy i koniec. Bo pani też z akcji Wisła jest przesiedlona, czy nie? Tak, czy to, pani prawda, chciała tak, się przeprowadzić tak, też? Nie, aha, proszę panią, nas rozproszyli po całej Polsce. Ja na przykład mam rodzinę tak. Szczecińskie, mam okolice w samym Szczecinie, w okolicach Szczecina, w Zgorzelcu, w Węgorzewie. Zaczynało się w ten sposób, że dwie godziny mieliśmy czasu. Do spakowania się. Ale to mnie już starsi ludzie powiedzieli, ile było. Ja byłem, ile miałem, 7 czy 8 lat. Za dwie godziny trzeba było przygotować transport. Transport to zabezpieczony konny ten. I to się dało. Jedni mieli świniaka, no to był, ktoś przywiozł konia do wozu, trochę drobiu, jakieś no, różności takie. Od tej naszej wsi, na przykład mojej wsi, Wasylów, w gminie Poturzyn, do tego. To ustalone było w ten sposób, że... Do Bężce dowieźli. Do stacji kolejowej. I tam czekało się różnie. Tydzień w tym dniu, który nas w wozach, czy to za to sznur, co za wozu było, dowiózł do tego Bełżca, stacja kolejowa tam była. Bełżec. I zaraz tego samego dnia wieczorem, przed wieczorem jeszcze był wind, to załadowali nas do pociągu. Czyli mieliśmy do wagonów takich kolejowych. Tak. Do wagonów. I to było na terenie Polski. Tak. Państwo z polskich tak, terenów tak, zostali. Tak. On właśnie z takiej sąsiedniej wsi, a ja z kolei z Poturzyna, ale jego matka z Poturzyna, ale wyszła za mąż do tego całego Wasylowa, wie pani. Stąd, wie pani, myśmy się wszyscy znali. No. Jak długo trwała podróż? O, no bardzo długo mi się wydaje. Bo... 2 tygodnie czy więcej. Boże, ja to siedziałam wiecznie w beczce. Nie wiem teraz, jak długo, ale no, długo jechaliśmy. W każdym razie pamiętam, że ciemno, prawie że nie tak szaro było, wyrzucili nas w Ostródzie na stację kolejową, na towarowej tam. Najpierw raz to rozładowali do tego pustego budynku. W jednym było okno, w drugim nie było, kuchnia tam była jakaś, ale to coś tam zrobili, jakieś, nie wiem. Tam. W każdym razie przenocowaliśmy i siedzimy następnego dnia.
ale zgłosił się taki pan miejscowy, no i pomyślał, w tym co chciałem się mówić, jeżeli coś macie ochotę zmienić ten budynek, to ja wam daję klucz, tam gdzie okna są, nie, drzwi okna są. No i to było tego. Teraz już tam jest tylko gruz, kupa gruzu, bo mieszanie się spaliło, ale to już później. No i potem tak, wojsko posiało zboże. Wszędzie wszystko zaorane ładnie, pięknie. Bo jaka to była pora roku, jak pan przyjechał tutaj? Było zima, wiosna? Wiosna. Wiosna, byliśmy tak. Tak. Mhm. Czyli pola były obsiane? Obsiane przez wojsko. Z mojej grupy, tych trzyosobowej grupie, ciotka, ta najstarsza była z nas, kosę, z tym do ostrzałku i zboże kosić. Ja pamiętam, że to był owiec i coś tego. Kosili, wymucili, skądś tam mocarnia była przywieziona, bo to nie było nikt tam. Czy to zboże wyście sprzedawali w jakiś sposób, nie. Czy to było takie każdemu przydzielone, tyle ma wymiana. Tyle zebrać i koniec. Tak. No za jakiś czas zarejestrowano mnie do szkoły w Rynie. On się nazywał Rynek. Daleko pan miał do szkoły? 2 kilometry chyba, może mnie. Czteroklasowa. Był jeden nauczyciel. Uczył. Mieliśmy lekcje także, jedna cicho, druga głośno. Połączona klasa była, tak? Tak? I dzieci starsze i młodsze. Tak. Różne, i starsze, i młodsze, i różne, cała gromada. I to były dzieci mówiące w jakim języku? Bo tam byli mieszkańcy jeszcze sprzed wojny. Wszyscy rozmawiali tym naszym językiem, którym mieliśmy tam w Wasylowicie, tam w tej Poturzynie. A z Niemcami, no nie wiem, jak już po polsku można było się z nim dogadać. No bo oni mieszkali, nawet ten Bróżda to przyniósł klucze do tego domu, to po polsku już rozmawiał. Mhm. No. Czyli dzieci różne były. Tak, różne. Bo u pana w domu rozmawiało się jak? Po ukraińsku, ale to nie to, że koby tam jakieś tam... Czyli to był taki ukraiński trochę z polskim, taki przemieszany. Tak. A Niemcy się nauczyli od kolegów. Czyli dzieci w szkole mówiły i po ukraińsku, i po niemiecku trochę, i po polsku? Raczej w szkole to było wszystko po polsku. No a zanim się nauczyły między sobą, to tak nie, różnie to pewnie. Między sobą to tam coś trochę łapały jeszcze jakoś tak, ale to w zasadzie tylko do tej szkoły, no i ta szkoła to trochę nauczyła nas. Jeszcze wtedy autochtonów było sporo w tym Rynie. W tych Rynie i też nazywał się Rynek, a potem zrobili Ryn. No i chodziło się do szkoły, 4 klasy, a do 5 klasy do Szczepankowa. A potem do tego, do tej wsi, co jakiś czas ktoś przybył, bo zaczęli się szukać gdzie. Bo tak to była rodzina, sama ukraińska rodzina, trójka, jak u nas. Ale do nas ktoś dojeżdżał, z naszej wsi, ale nie wiedzieliśmy skąd, gdzie on jest. Bo to nie było tak, że całą wieś przesiedlano w inne miejsce, tylko jak to wyglądało? Wszystkie wywieziono... Jedna wieś, kilka miejsc. Tak jak was tutaj osiedlono, to mogliście stwierdzić, że nie, tu nam się nie podoba, jedziemy gdzie indziej, czy musieliście tutaj zostać? Jak osiedlono, to jeszcze jakiś czas nie trzeba było siedzieć, spokojnie. Nie wrócić tam, bo jak to pojechał, to już nie wrócił z powrotem. To było zastrzeżone, nie? Czyli tutaj jakiś czas musieliście bezwzględnie zostać. Czyli wy w ogóle nie wiedzieliście, gdzie wylądujecie, jak stamtąd starzy musieliście. Starzy mówili, że czekamy, nic nie robimy, bo nas tutaj nie będzie, nie będziemy się mieszkać. Będzie na pewno za jakiś czas wrócimy z powrotem. Czyli tutaj ci dorośli z rodziny i sąsiedzi, znajomi, którzy przyjechali też, bo tutaj kilka rodzin, mieli nadzieję, że to nie na stałe jest, tak? Tak. Wydawało się, że... Będziemy jechali gdzie, nie wiem gdzie. Mieli nadzieję, że wrócą do swoich domów? Przypuszczam, że na stałe, bo tak do tego, ale że tu nie będziemy.
tam skąd przyjechaliście, z tej wsi, tam mieliście dom i mieliście jakąś ziemię swoją? Była ziemia. Dalej mówili, że to jest teren, czy tak ziemia księdza. Aha, to, czyli to była taka z nadania już po wojnie. Ksiądz się nazywał Pop, to już mówili, że to Popiwka. Aha. Popiwka, na tej Popiwce trzeba powiedzieć. Czyli tam jak zostawiliście to, co było wasze własne, tak? I tu przyjechaliście, to jakaś rekompensata była, czy po prostu nie, ile sobie nie, zajmiecie, nie, nie, tyle nic. Będziecie Początkowo mieli? Początkowo nic nie było, tylko ile sobie zrobił tego. Po jakimś czasie każdy się zgłosił, że tam tego potrzebuje, chce tej ziemia i tego. I dali nam piękny taki dokument, że ziemia na ziemiach odzyskanych. Dano nam tyle i tyle, tam 2 hektary. To mamie chyba z ciocią było trudno tak samym i tą ale ziemię tak, jakoś obrobić. Ale jeszcze w gminie dostaliśmy jakąś pomoc finansową, coś tam, parę złotych przynosili. UNRA dawała, także tego. Tak? Także tego. Jakaś UNRA dawała. UNRA paczki przesyłała tak, jakieś. Tak, tak. Mhm. No ale wie pani, ta Bednarka, nie wiem czy państwo byliście na tej Bednarce, to jest też, wie pani, folwark. Mhm. Tam pałac, nie wiem czy on jeszcze już nie jest. Ma. Pałac się rozwalił. Wie pani, bardzo duża obora. Ta obora była podzielona na części dla każdego. Przerobiona. Bo potem jeszcze przy tym wszystkim, jak się to wszystko nie było zadowolniło. W Niemcy była gorzelnia, wie pani. Ale bezalkoholowa, nie było. Po drugiej stronie, wie pani, bo to no, przygotowane to było, bo potem jeszcze to wszystko zostawione, jeszcze tam potem zdewastowali to wszystko. A i to było tak, do wspólnego użytkowania? Tak, no, tak przeznaczone. To wszystko do wspólnego użytkowania. A pan jako dziecko, jak pamięta ten czas? Czy to był taki czas dobrego samopoczucia, że wojna się skończyła i już jest bezpiecznie? Czy to nie całkiem tak było? Nie, to jakoś, ja nie wiem, jakoś tak radości żadnej tam nie było szczególnej. Pamiętam tylko, że wojna się skończyła. Tak jak u nas na wsi tej, gdzie mieszkałem, to była taka krzyżówka kilka razy, takie liczby spora. To pamiętam, jak tam zrobili z cegieł stół tak ułożony tego, no i trzeba było sprawę opić. To tam ci gospodarze, co tam mieli, co się nie wiem. Tak, wspólna impreza coś, była. Tak, to siedzieli tam i tak, ale to zabawek żadnych ja nie pamiętam. Potem tylko pamiętam tyle, że chodziło się gdzieś po zdobycz, na przykład po wiśnie, po czereśnie, po gruszki, do kogoś tam do tego. Jak były z tymi tutaj autochtonami relacje, jak się układały? Z autochtonami nie było problemu. Wszyscy nie klauzują. No, układały się stosunki z tymi, to się układały dobrze. Wie pani, pomimo, wie pani, i pomagali, i tam nie można było powiedzieć. Jak odbierali wtedy, jak mama z ciocią, czy tam sąsiedzi, czy pani rodzina, jak mówili, że dlaczego wy jesteście przesiedlani tak na siłę w zasadzie? Jak oni o tym wtedy myśleli? Nie można było nic powiedzieć na ten temat. Kazali i koniecznie jechać. Oni to zrobili. Ja na przykład pamiętam swój wyjazd, jak było. Ojciec poszedł do stajni konia karmić. Przyszli wojskowi i ojca zabrali. Powiedzieli do mnie, do dziecka, ja miałam 7 lat, że ojciec za 2 godziny wróci. A ojca zabrali i potem stworzyli obóz jawożny. Tam przeszło przez ten obóz ileś tamtych Ukraińców. A jego ojciec z kolei tam wrócił z niebie z robót. Tak. Z robót wrócił. Tylko 2 tygodnie był. On mówił, że on nikomu nic nie winien. Ojca złapali. Dopiero po 2 tygodniach znaleźli w dole. I to po zelówkach, bo to buty miał niemieckie jakieś tam, wie pani, jakieś tam specjalne.
to był marzec, ziemia się zapadła dopiero. Czy dorośli, tak jak pamiętacie tutaj, mieli żal o tą przymusową przeprowadzkę? Czy tak spokojnie do tego podchodzili, jako do kolejnej po prostu kolei losu? To myśmy byli dziećmi, a rodzice bali się cokolwiek powiedzieć. My teraz tak dorośli jesteśmy i rozmawiamy pomiędzy sobą, wie pani, że nam rodzice nic ze strachu nie przekazali. Nic, nic. Tak było bezpieczniej. Tak. A teraz z perspektywy czasu dobrze się tutaj mieszkało? Jak państwo patrzą? Z perspektywy czasu, no różnie było. Jak trzeba było pomocy, to tak długo chodziło się po tych wszystkich, żeby się znalazł któregoś jakiegoś. To pomógł. Ale jeden drugiemu pomagał znowu. Na przykład było tak, że już ta zbiórka tych plonów z ziemi załatwili gdzieś mocarnie, postawili, wymusili. Wszyscy pomogli. Wszyscy razem. Każdy przyszedł z dłami, słomę tam gdzieś odrzucił na ten. Czyli zadomowiliście się tutaj. Tak. To przecież znajdowaliśmy, było takie ukraińskie towarzystwo społeczno-kulturalne, spotykaliśmy się. 56 rok. O, no, 56 to dopiero roku, zaczął. Myśmy się spotykali, to znaczy kto, już jak trochę żeśmy tego, to tam się przekazywało je pocztą pantoflową. Tam się spotykaliśmy, tam zawsze przychodził opiekun jakiś, tam nie pamiętam, czy to z komitetu, czy nie, to z urzędu. Z Urzędu Sprawy Wewnętrznych chyba, nie? Po 56 roku to po prostu jakoś się tak załatwiło, że usłyszało się, że coś zostało tak jakby pozwolili więcej. Że mogliście się tak poczuć swobodniej i nawiązać kontakty z innymi, którzy też tutaj przyjechali. Tak. Ale pod nadzorem wszystko, było pod nadzorem, nie tam. No, pilnowano nas, nie? Żeby tam się coś nie działo. Jednak dobrze się tutaj mieszkało. Proszę panią, na pewno dobrze się mieszkało, nie powiem. Wychowaliśmy dzieci osiągnęły wykształcenie. No i spełniliśmy te wszystkie po prostu rodzinne, wie pani, role. Nie dawaliśmy się, wie pani, za wszelką cenę.